Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichli, sprzed wami globalne operacje, mapa Martwa Przepaść i kolega Zielu. Tą bitewkę zdecydowałem się pokazać z dwóch powodów. Przede wszystkim oczywiście niesamowity wynik, który kolega Zielu wykręcił, plus jeszcze mapa Martwa Przepaść. Tą mapę to nawet nie wszyscy wiedzą, że ona w tej grze istnieje. Weszła jako druga z map do globalnych operacji. Powinni sobie tutaj to zająć bez problemu. No i niestety jest jako jedna z niewielu map w operacji, bo są tylko dwie i ludzie naprawdę są tymi mapami już znużeni. Na początku była jedna, było fajnie, ciekawie, no, znudziła się, dodali drugą, no niestety ile można grać w tylko dwie mapy. To, że tutaj ludzie w ogóle grają, to jest tylko i wyłącznie zasługa chyba tego, że wprowadzono event, który polega na tym, że za wygraną bitwę w tym trybie dostajemy 25 złotka. No to jest niby powód już do grania, można zwinąć nawet 2000 złota, ale jak sobie łatwo policzyć, żeby zwinąć 250 to trzeba 10 wygrać. Żeby zwinąć 1000, to trzeba 40 wygrać, a żeby zwinąć pełną pulę, czyli 2000, mam typa. Brawo. To trzeba oczywiście wygrać 160 takich potyczek. Dlaczego 160, a nie 80? Ano dlatego, że średnio wygrywamy co drugą. Jeżeli mamy win ratio na poziomie 50 parę procent, to tak to właśnie wychodzi. A przy tylu bitwach to właśnie ten taki współczynnik powinien mniej więcej być. 50%. Raz wygrana, raz przegrana. 160 bitew. Ile to czasu trzeba spędzić? Policzcie sobie sami. Nie wiem, ilu graczy tak naprawdę dotrwa do tylu wygranych. Ciekawe w sumie, czy podadzą takie statystyki. I pięknie siadło. Tutaj taka mała dygresja na temat zajmowania tych punktów. Tutaj mają zajęte dwa. Jedynkę, dwójkę. Trójka nie jest zajęta, ale próbują na siłę ją tutaj gdzieś odbić. Jest to działanie praktycznie rzecz biorąc bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że te pojazdy, jeśli tam stoi, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu przeciwników, jedziemy dwoma pojazdami, jakim mamy szansę, żeby coś tam zrobić? Żadne. Po prostu żadne. Mamy dwa, skupmy się na ich obronie, tak? Wystarczą nam dwa, żeby po prostu wyprzedać przeciwnika. W tym momencie 2700 do 2300 tam z kawałkiem, więc spora przewaga nam się tu robi, cały czas ją powiększamy dzięki temu, że te dwa punkty są zajęte. Gdyby te pojazdy na przykład skupiły się na bardziej na obronie tutaj tej dwójeczki, to ten przeciwnik miałby tam spore problemy, żeby w ogóle tutaj coś zrobić. A w tej chwili tutaj koledzy zostali, można powiedzieć, we trzech sami. Tu mają coś od tyłu jeszcze, zaraz chyba coś tam pojedzie, tak. Armatka, no i właśnie, no i właśnie. No i tutaj kolega jest już martwy, niestety. Musimy chwileczkę poczekać, aż się odrodzi. Zobaczmy w tym czasie, co tam się dzieje na mapie. Tutaj trzeba troszeczkę taktycznie, panowie i panie, na tych mapach globalnych operacji. Nie można po prostu bez sensu strzelać. Nic nam to na dłuższą metę nie przyniesie. Oczywiście im więcej przeciwników zniszczymy, tym łatwiej będzie nam zająć te punkty, ale to one są tutaj najważniejsze, właśnie ich utrzymywanie, zdobywanie, utrzymywanie jak najdłużej. O, zobaczmy, kolega wrócił. Jest, dobra. Powstał z grobu niczym Feniks. Z piołów niczym Feniks, przepraszam bardzo. Okej. To na żółto to oczywiście przeciwnicy sterowani przez komputer, czyli tak zwane boty. Najmniej ważny element do eliminacji, ale jak nie ma nikogo innego do strzelania, to oczywiście kusimy je. Jeżeli byliby tu przeciwnicy żywi gracze, to oczywiście w pierwszej kolejności kosimy ich. Tutaj podobna sytuacja, tak? Mamy te 4 punkty. Jeżeli mamy już nabitą przewagę, a mają 500 punktów przewagi, nie ma sensu próbować na siłę zająć tych punktów. Naprawdę. Nie ma żadnego sensu. Zajmujemy te dwa i staramy się je jak najdłużej utrzymać, skoro i tak już mamy przewagę. Po co jechać na tą siódemkę i tam ginąć bez sensu, zostawiając tutaj punkt otwarty. Pojedziemy tutaj, zginiemy, a przeciwnik nam w tym czasie wróci.
Znaczy podjedź do przodu i zajmij. I przebaczcie, tak to się kończy. Dwa punkty, staramy się je obronić. I powinno być ok. No chyba, że przeciwnik na przykład rzuci wszystkie swoje siły, żeby nam tutaj coś próbować zająć, a zostawi otwarty punkt. Ładnie. Ohoho. Błąd, tragiczny błąd. Kolega Zbynio. Ojojoj, prosto pod lufę nas tutaj pędzi. I raz dostał. I zaraz dostanie drugi raz. Już nie ma prawie połowy punktów życia. Ba! Wow! Ale mało siadło, siło się koledze, ale to i tak nie ma znaczenia. Zaraz zostanie dobity. Boom! Nie, wystarczy już tylko dosłownie draśnięcie, żeby go tu skończyć. A to się lekko zdziwiłem i pewnie kolega Zielu też. To powinien być już trup. A, nie skosił go już tam. O, tu na coś kolejnego wjedzie, po prostu pod lufę. Ładnie! Zdjęcie gąsek. Tutaj z tyłu coś jest, ale się zajęli. Elegancko. No i sobie już na ten punkcik nie dojadą. Ale zaczęli kapować tam. No i pięknie. Obronione. No, może tutaj udaje mi się zająć. Przeciwnika tutaj nie ma. Skupił się na tej stronie akurat. No to gadu-gadu. Na tu 14 tysięcy wrażeń siadło. Skupiło się tutaj koledze. Ma do zajęcia bunkry. To jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli mamy możliwość, zajmujemy. Ale nie staramy się tego robić za wszelką cenę. Nie kosztem własnego pojazdu. Wow. Alfa, dron wroga prowadzi obserwację. Jeżeli jesteśmy wykrywani przez drona przeciwnika, żadne dymki niestety nie pomogą. Zajmie 3, 2, 1, 0. Poszło! Elegancko. W tym razie przeciwnik tam zajmuje. Ustawione. I ładnie, PLK siadła. Nadal spora przewaga punktowa, znowu zmieniły się cele. I tak jak poprzednio, mieliśmy 4 mniej więcej porówno, teraz mamy 3. Też warto, tak jak przy tych pierwszych punktach, skupić się przede wszystkim na dwóch z nich. Zobaczcie, 10 tutaj przeciwnik zajmuje, jesteśmy bardzo daleko. No naprawdę nie ma sensu się tutaj udawać jakimiś pojedynczymi pojazdami. Po prostu zostaniemy tam zabici. Skupiamy się na tym, co mamy najłatwiej, tak? Czyli tutaj na przykład ósemeczkę, tutaj coś jedzie. Tutaj mamy jeszcze dwa pojazdy, więc będą to bronić. I możemy się skupić tutaj na tym środkowym. Zajęcie ich dwóch powoduje to, że mamy praktycznie już zająć, skupić się na obronie i pozamiatamy. Ten punkt sobie po prostu darować. Tego oczywiście zawsze korci, żeby tam pojechać, zająć, bo to jeden więcej. To akurat przeciwnicy mają w tym momencie dwa punkciki. O, niecelnie tym razem. O, sporo przeciwników na te dziewiące, ale jak je nie odbiją, to będzie kiepsko. Tutaj przeciwnik naciera. O, tak się tam obronią. Od tyłu. A czemu nie tego? Dlatego to akurat w tym momencie nie czaje. Czemu do niego nie strzelał kolega? No, ale jego wybór. Zobaczmy. Wystarczył jeden strzał, to był. Już by go nie było w tym momencie. A tak niestety musi tutaj teraz walczymy z armatą, a tamten dalej strzela. Tutaj delikatny błąd taktyczny. Nie wiem, dlaczego tak wyszło, dlaczego na tym się skupił i być może z tego powodu teraz będą przegrywać. A! Udało się jeszcze się zasadzić, ładnie. Przynajmniej dobił, chociaż tego pojazdu mogło już tam nie być wcześniej.
ale w rewarze walki można niestety niektórych rzeczy nie zauważyć. Przeciwnik mocno łapie tą dziewiątkę, tutaj przez dziesiątkę ktoś tam od nas przez chwilę zajmował, ale jeżeli jest tylko jeden, a przeciwników jest kilku, to niestety raczej dobrze się to nie skończy na dłuższą metę. Musimy chwilkę poczekać na kolegę. Aż się pojawi. Powiem wam, że to co widzę jest po prostu niesamowite. Dlaczego ta armata nie wjechała już na to pole? Nie rozumiem tego. Ale dobra. Powinniśmy mieć już kolegę chyba. Dobra. Wraca na pole walki. Tutaj mocno przeciwnik podgonił. Zmniejszył tą przewagę bardzo, bardzo mocno. A ci dalej próbują jechać na tą dziesiątkę, zobaczcie. Mimo tego, że tam jest masa przeciwników, dalej próbują na dziesiątkę. Dziewiątkę prawie mają odbitą. Nie, trzeba jechać. Dostaje ładnie. Niedużo brakuje, no. Ba! Ładnie. Poszedł na lot. Ale dlaczego tam poszedł ten nalot? Mogę tylko zgadywać. Na szczęście udaje mi się zająć tą dziewiątkę w końcu. Przeciwnik rzucił swój. Ja, zniszczył dwa bunkry, super. O, tu ładnie poszło. Ładnie poszło. No, wyskoczył. Filip skropi. No, ósemkę zaczynają kapować. Oj, robi się już nieciekawie. Muszę szybko tu coś pozabijać. 93 punkty zostało. Siadło. Teraz tylko dobić. Szybko. Pada. Ładnie. 11-4. Jeszcze coś. I jest. Wygrana. No, nabite ostro, spójrzmy na wyniki. No i elegancko. 27 753 obrażenia, 10 zniszczonych, 10 asyst, złoto i platynowa skrzyneczka. Bardzo cenny produkt w dzisiejszych czasach. Zobaczmy jeszcze tutaj na podsumowanie. No, pierwsze miejsce oczywiście 13 721 doświadczonka na czysto. No wynik naprawdę powalający. Tym bardziej, że tutaj nastukał prawie dwa razy tyle obrażeń, co następna osoba w drużynie. Zresztą też tutaj widzę z batalionu. Po przeciwnej stronie tutaj na armacie kolega Adurmat. Całkiem nieźle mu poszło, ale nie dorównał tutaj koledze Zielu. Naprawdę niesamowity wynik, godny poza zaznaczenia. Jeszcze tylko zerknę z ciekawości, z kontem premium wyszło mu 38 tysięcy doświadczenia i 1 000 000 zarobku. Naprawdę elegancko. Oczywiście od tego trzeba by odjąć tam koszty i tak dalej, no tego akurat tutaj nie mam, ale naprawdę świetny wynik. Takich wyników oczywiście życzę wszystkim jak najwięcej, jak najczęściej i abyśmy się jeszcze nieraz spotkali na polu walki. Do usłyszenia!